Cześć, dzień dobry. Dzisiaj gościmy na Mazurach w Okartowie. Naszym gościem jest Stefan Świderski, ratownik, kierownik stacji Mazurskiej Służby Ratowniczej. Cześć, dzień dobry. Chcielibyśmy z Tobą pogadać, opowiedzieć żeglarzom, a głównie motorowodniakom, bo materiał szykujemy dla tych, co bez patentu barkami sobie pływają. Czym się zajmuje Mazurska Służba Ratownicza? No, Mazurska Służba Ratownicza zabezpiecza od strony ratownictwa od wody właściwie, rzadko zajmujemy się ratownictwem plażowym. Zabezpiecza jezioro Śniardwy, jezioro Tyrkło, jezioro Seksty, Mikołajskie, Bełdany, jezioro Tałty. Tam, gdzie możemy bardzo szybko dopłynąć, z tym, że na jeziorze Mikołajskim i na jeziorze Tałty i częściowo na Bełdanach i częściowo na Śniardwach, ale tylko w tamtej części. Zabezpiecza to też Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z którym współpracujemy. I jeżeli my nie możemy podjąć akcji, no to dzwonimy do nich. Jeżeli oni nie mogą podjąć akcji, bo są zajęci gdzie indziej, to proszą o pomoc. Współpraca rozwija się bardzo dobrze. Czyli generalnie można powiedzieć, że tak jak my sobie tutaj będziemy szykowali materiał, będziemy pływali sobie houseboatem, gdyby nam się coś stało, to jesteście właśnie wy do naszej dyspozycji. Jak można was wezwać? Można nas wezwać przez numer 112, gdzie dyspozytor wtedy zadecyduje, która jednostka ratownicza ma udać się na pomoc danemu houseboatowi. Można zadzwonić bezpośrednio na nasz numer. My mamy dwa numery alarmowe. 87. Puścimy w opisie. Będzie 425-30-77 i komórkowy 601-304-429. Te numery są całą dobę obsługiwane przez naszych operatorów. Dysponujemy całodobową służbą ratowniczą. Co najmniej jedna załoga jest cały czas na miejscu. Jeżeli to jest taki luźny sezon jak w tej chwili, to druga załoga jest tu miejscowa i jest pod telefonem i w ciągu kilkunastu minut może być znowu na wodzie do pomocy tej pierwszej załodze. Mm-hmm. Z tego, co wcześniej żeśmy chwilę rozmawiali, mówiłeś, ratujecie i życie, i ratujecie sprzęt. Wy udzielacie pomocy tej tak zwanej przedmedycznej, tak? Tak. Wszyscy nasi członkowie ratownicy są ratownikami KPP. Udzielamy pomocy przedmedycznej i jeżeli tego wymaga sytuacja, przekazujemy takiego poszkodowanego albo do jednostki ratownictwa medycznego brzegowej, albo wzywamy, jeżeli działają w sezonie od czerwca do chyba końca września działają karetki wodne na Mazurach. To przekazujemy albo tu, albo tu. A powiedz mi, oczywiście odpukać, szukam czegoś, guma jest niemalowana, nie? Można tak odpukać w gumę. Będziemy pływali sobie tym houseboatem, zapuszczamy się na piękne jezioro tutaj wasze Śniardwy. No i mamy awarię jakąś techniczną, silnika, wołamy was, prosimy was o pomoc, o scholowanie. Akcje techniczne są akcjami płatnymi. Tak, zgodnie z ustawą i zwyczajowo akcja ratowania bezpośredniego życia ludzkiego jest akcją darmową, bo do tego jesteśmy zobligowani. Natomiast, no, jak to mówi jeden z moich kolegów, życie swoją drogą, a jeść trzeba, więc my się musimy z czegoś utrzymywać. Otrzymujemy dotacje państwowe, ale w tak niewielkim stopniu pokrywają nasze zapotrzebowanie chociażby na paliwo i na utrzymanie organizacji, że niestety, jak każda inna organizacja ratowania do ratownictwa wodnego, za holowanie, za wydobywanie zatopionych jednostek, za wydobywanie zatopionych przedmiotów, no, pobieramy opłaty. Jakbyśmy mogli, trzymając się cały czas tej konwencji, że gdzieś tym houseboatem na środku Śniardw mamy awarię i trzeba nas scholować, jaki to jest rząd wielkości tych kwot, no, żeby widzowie... Generalnie każda akcja techniczna, każde holowanie jest jakby rozpatrywane indywidualnie, bo to wszystko zależy od tego, jak wielki jest ten houseboat, jaką łódkę musimy predysponować do holowania tego houseboata, czy coś jeszcze przy tym musimy robić, ale generalnie za holowanie to jest rząd około 380 zł za każdą rozpoczętą godzinę holowania. W
od momentu wyjścia jednostki z portu i całe te pieniądze są przeznaczone na działalność statutową naszą, czyli na utrzymywanie gotowości ratowniczej organizacji. Słuchajcie, zanim dalej zaczniemy rozmawiać, to w tym miejscu mała reklama. Może nie tyle reklama, bo tutaj Stefan powiedział, że ratowanie życia jest darmowe. Nie zgodzę się z tym, jest bezpłatne. Po prostu ratowany za to nie płaci. Ono nie jest darmowe, bo ratownicy ponoszą koszt, szkolą się, mają sprzęt, to wszystko kosztuje. I oprócz dotacji, gdybyście chcieli... Oho, luksusowa wersja kajdanek, telefon. Mazurska Służba Ratownicza. No, krótkie cięcie, jak widzieliście, ekipa jest non-stop pod telefonem, także no, tu jesteśmy gośćmi podczas ich służby, ale wracając do tematu, jeżeli byście chcieli wspomóc jakoś Mazurską Służbę Ratowniczą, to jak się Wam spodoba pływanie po Mazurach i będziecie chcieli zrobić uprawnienia sternika motorowodnego, tak, ja wiem, ja też je prowadzę, ale tutaj w tym momencie polecam właśnie ekipę z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Uczcie się u profesjonalistów, którzy dużo rzeczy Wam powiedzą, bo oni wiedzą, na co zwrócić uwagę, to są zawodowcy. Uczcie się na uprawnienia do egzaminów naprawdę u zawodowców, a nie u przypadkowych, niedzielnych instruktorów. A wracając do tematu, jak już tam jesteśmy o tych nauce i tak dalej, powiedz mi, jakie są największe grzechy i zarówno tych, nazwijmy ich, ludzi bez patentu, ale też nas, motorowodniaków i żeglarzy. Od czego by tu zacząć? No, największym chyba błędem albo największym problemem osób, które korzystają z uroków tego motorowodniactwa, bez względu na to, czy mają patent, czy nie, to jest przeświadczenie o zbyt wielkich własnych umiejętnościach. Większość ludzi, którzy zrobiła kiedykolwiek patent, no pływa od przypadku do przypadku, nie ma się co oszukiwać. Ludzie, którzy przyjeżdżają na Mazury i mają możliwość i stać ich na to, żeby wypożyczyć houseboat bez patentu, też nigdy wcześniej tego nie robili. Wydaje mi się, że to jest bardzo prosta rzecz. Pływać po wodzie, co to za trudna sprawa. Odpalamy silnik i płyniemy tam, gdzie chcemy. Brak elementarnej wiedzy o oznakowaniu nawigacyjnym jezior. Na jeziorach mazurskich, na wielkich jeziorach mazurskich jest postawiony, zaadoptowany z morza system kardynalny, tak zwane kardynałki, które określają nam miejsca niebezpieczne. O ile tych kardynałek jest na przykład 4 wokół jakiejś górki kamiennej i to nie ma znaczenia, czy to jest tu na Śniardwach, czyli po tej stronie kanałów, czy tam po tamtej stronie Giżycka, tam Niegocin, Kisajno, wszędzie te kardynałki stoją, to o ile stoją 4, no to wiadomo, że nikt nie będzie między nimi przepływał, o ile nie jest całkowicie pozbawiony wyobraźni. Natomiast jeżeli stoi jedna, no to jeżeli nie mamy pojęcia, co oznacza ta kardynałka, to nie będziemy wiedzieli, z której strony tej kardynałki możemy bezpiecznie przepłynąć, a one niekoniecznie muszą oznaczać jakieś punktowe niebezpieczeństwo. Mogą oznaczać, że wzdłuż całego brzegu jest niebezpiecznie, bo może być brzeg kamienisty, może być płytko, cokolwiek. Także brak elementarnej takiej wiedzy. Ja uważam, że na każdej łódce, którą się wypożycza, tak jak pływamy, jak pływa się po morzach czy po wodach morskich, na każdej łódce wymagany jest taka naklejka, gdzie jest kod flagowy, gdzie są sygnały dźwiękowe. Tutaj też na takiej każdej łódce, którą się wypożycza bez patentu, powinno coś takiego być i to w takim miejscu, żeby ta osoba wiedziała, o co chodzi, wiedziała, do czego ma przypisać konkretny znak i co może zrobić, a czego nie. Następnym takim, nie wiem, czy nazwać to grzechem, czy po prostu problemem, to jest brak poszanowania, zwłaszcza przez tych ludzi, którzy pływają na tych dużych houseboatach i pływają bez uprawnień, brak poszanowania dla innych. Nie zwracają uwagi na to, że swoim zachowaniem, czyli pływaniem zbyt blisko brzegu ze zbyt dużą prędkością, pływaniem po kanale ze zbyt dużą prędkością, powodują zagrożenie i niebezpieczeństwo dla innych. No. A
osoba taka, która wypożycza łódkę, no ja rozumiem, że ona nie ma uprawnień, że ona nie ma, że może nie wiedzieć, co jest do czego. Wypożyczający powinien to w jakiś sposób udzielić mu instruktażu, ale większość wypożyczających nie dość, że tego nie robi, to jeżeli już udziela tego instruktażu, to udziela go w taki sposób, że ta osoba nie zwraca na to w ogóle uwagi. No dokładnie, bo z jednej strony ustawodawca pozwolił nam całkiem sporymi łódkami pływać bez uprawnień. Ten sam ustawodawca w tej samej ustawie nakłada obowiązek nawet na użytkownika rowerka wodnego, że on musi znać przepisy i oznakowanie. To jest zapisane w ustawie i tutaj się policji nie wytłumaczymy, czy urzędowi żeglugi śródlądowej, że ja nie mam uprawnień, to nie muszę wiedzieć, bo to jest nieprawda. No i też ten sam ustawodawca wymaga, żeby właśnie ta osoba przeszła przeszkolenie, tylko nikt nie mówi, jak to przeszkolenie. Tak, tylko nie ma rozporządzenia, które wyjaśnia, jak to przeszkolenie powinno wyglądać i czy jest wymagane jakieś potwierdzenie własnoręcznym podpisem, że się to przeszkolenie odbyło. Także no to jest duży problem. Niespójność przepisów w niektórych momentach. No i nie chciałbym tu nikogo obrażać, a zwłaszcza osoby, które wypożyczają te łódki, czy te jednostki bez patentu, ale naprawdę pęd do jak największej ilości wypożyczeń w sezonie. Rozumiem, sezon jest krótki, trzeba zarobić na resztę roku, ale należałoby też czasami wykazać się zdrowym rozsądkiem i mimo wszystko poświęcić parę minut więcej czasu dla tego turysty, który bierze od nas łódkę, żeby mu powiedzieć i wytłumaczyć, jak powinien na tej wodzie się zachowywać, bo potem jest kontrola Urzędu Żeglugi Śródlądowej, kontrola policji, tłumaczenie się, tak jak już powiedziałeś, że ja nie wiedziałem, nieznajomość przepisu nie zwalnia od jego przestrzegania. No ja myślę, że tutaj nasi widzowie, którzy już dotrwali do tego momentu, już będą wiedzieli, że kierownik statku, bo tak się na kapitana na śródlądziu mówi, no to jest poważna funkcja, obojętnie czy ma patent, czy nie ma patent i musi umieć, tak? I pomimo, że jedzie na wakacje, to moim zdaniem kapitan, czy tam kierownik statku nigdy nie jest na wakacjach. No i, że tak powiem, odpowiada za sprzęt, za życie swojej załogi. No i generalnie mam nadzieję, że nasi widzowie będą się uczyli tej pracy takiej typowo takiej, której moglibyście uniknąć, będziecie mieli mniej. Mniej zajęć, więcej takiej prewencji i patroli, które nie kończą się interwencjami. Czego z całego serca Wam życzę, czyli co, spokojnego sezonu, dużych dotacji, żebyście mieli dużo szkoleń i tak naprawdę, żebyście się z takich rzeczywistych akcji, czego ja Wam życzę, nudzili i po prostu, żeby było ich jak najmniej. No. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękujemy, do widzenia.